Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu. Dziś z nami poseł Radosław Fogiel, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniamy się Panie Rzeczniku. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Trwają poszukiwania wojewody dolnośląskiego. Czy wie Pan, gdzie, się, gdzie przebywa Jarosław Obremski? Czy skończył już urlop? No niestety nie posiadam takiej wiedzy. Myślę, że będzie to wiedział jego przełożony, bezpośrednio nadzorujący minister w Rozumiem to pytanie jako szersze pytanie o, o reakcję, o działania władz czy odpowiednich instytucji. No, pan premier dokonał wstępnej oceny, dwie dymisje się pojawiły, ale ja zgadzam się tutaj z ministrem Wąsikiem, który... Pytany na konferencji prasowej o tego typu sprawy powiedział, najpierw musimy patrzeć do przodu, najpierw musimy rozwiązać kryzys i wtedy przyjdzie moment na ocenę tego wszystkiego, co się wydarzyło i ocenę, czy gdzieś coś nie zadziałało jak trzeba i wyciąganie wniosku. No tak, szybciej udałoby się ten kryzys zażegnać, albo przynajmniej się z nim zmierzyć, gdyby wojewoda Obremski 3 sierpnia poinformował o tym, co ustalił, co jego służby również ustaliły, bo jak donoszą media, właśnie 3 sierpnia dowiedział się o tym wszystkim Wojewoda, o zanieczyszczeniu, a premier przecież publicznie na konferencji prasowej przyznał, że dowiedział się 9 lub 10 sierpnia, więc minął prawie tydzień, zanim do, dowiedział się premier. A tydzień wcześniej wiedział Wojewoda. Wojewoda jest reprezentantem władzy wykonawczej w, w regionie. Ja co prawda nie chcę rzucać kamieniem i przesądzać, czy sytuacja dzisiaj byłaby w Odrze inna, lepsza, gorsza, gdyby coś się wydarzyło 3 sierpnia, bo po prostu nie mam wystarczających informacji, nie, nie znam się na odczynnikach chemicznych w wodzie chociażby. Ale warto tutaj dodać na usprawiedliwienie, że służby wojewódzkie, dolnośląskie działały od samego początku. Ale tak jak mówię, nie chcę zabierać tu. Ale premier chyba powinien wiedzieć wcześniej, prawda? No, oczywiście, jeżeli premier powiedział, że służby powinny były go poinformować wcześniej, no to z tym nie ma w ogóle dyskusji. Czyli co? Rząd trochę przyspał? No, rząd nie przyspał, bo w momencie, kiedy pan premier. I, Rząd dowiedział się niemal tydzień później, niż podległy mu wojewoda. No, dobrze, ale to wojewoda jest. Który następnie udał się na urlop. Dobrze, ale panie że wojewoda jest elementem rządu, jest reprezentantem rządu w terenie, więc no, taki podział jednak moim zdaniem jest niesłuszny. Już od 26 lipca odpowiednie instytucje podejmowały działania, były już pobierane próbki, były już robione badania. Rzeczywiście tam gdzieś zawiodła koordynacja i komunikacja, o tym mówił pan premier. Pierwsze wnioski zostały. Wyciągnięte i tak jak mówię, będziemy dokonywać ewaluacji tego, co się działo. Tylko dzisiaj to nie jest ten czas. Dzisiaj... Ale rozumiem, że w przyszłości nie wykluczone są kolejne dymisje. Ja niczego bym nie wykluczył. Mhm. Dzisiaj skupiamy się, i to jest jedyne racjonalne podejście na tym, żeby po pierwsze. Usunąć skutki tego zanieczyszczenia. Po drugie, ustalić jego źródło. Tutaj no, codziennie są robione badania. Współpracujemy ze stroną niemiecką, żeby porównywać te wyniki. No i z tych wyników mamy informację przekazaną przez panią minister klimatu Annę Moskwę, że nie wykryto metali ciężkich, rtęci, o której bardzo dużo się mówiło. A mimo to Donald Tusk twierdzi, że minister Moskwa kłamie prawdę mówi marszałek Polak co zamierzacie zrobić z publicznym stwierdzeniem powiedzeniem że konstytucyjny minister kłamie no ewentualne ewentualne kwestie procesowe należą do pani minister no, tu jest oczywiście pytanie o to czy czy jest to realne, czy ta wypowiedź Donalda Tuska oczywiście nie znalazłaby się pod ochroną sądów jako uzasadnione prawo do krytyki, ale rzeczywiście mamy do czynienia ta ptęć, bo ona tak naprawdę nie jest dzisiaj najistotniejsza, bo skoro już wiemy, że nie ma rtęci, że Dla to nie wyjaśnienia rtęci, sprawy nie, ale rozmawiam z rzecznikiem zmierzam. partii politycznej. Ale do tego właśnie zmierzam, tylko chcę nakreślić naszym słuchaczom pewien kontekst. Więc ta rtęć z punktu widzenia wyjaśnienia sprawy nie jest najważniejsza. Stwierdziły laboratoria, że jej tam nie ma i tyle. Ale faktycznie to jest bardzo dobry przykład. Niestety... Najgorszych cech części klasy politycznej w Polsce, dzisiaj będącej opozycją, z samym Donaldem Tuskiem na czele. Pojawił się jakiś, jakieś drobne doniesienie o tym, że gdzieś wykryto rtęć, jak już dzisiaj wiemy z oficjalnego oświadczenia ministra środowiska Brandenburgii, na którego powoływała się pani marszałek Polak, poinformował on ją, że w jednej próbce Pojawiła się rtęć i równocześnie bardzo jasno powiedział, cytuję jego słowa, że zaznaczył wyraźnie, że to może być jednostkowy przypadek i na pewno nie można stwierdzić, że z tego powodu ryby wyzdychały. Co robi pani marszałek? Pani marszałek w mediach społecznościowych i później na spotkaniu z Donaldem Tuskiem na takim udawanym sztabie kryzysowym wszczyna histerię, wszczyna alarm, że rtęć wywaliło wskaźniki, rtęć w odrze. Donald Tusk to powtarza, przekazuje dalej I tego porównuje fake newsa. I Prawo i Sprawiedliwość rtęć. do rtęci. Do tego właśnie zupełnie niewybredny atak na przeciwników politycznych i cała opozycja tę sprawę, tę sprawę mówiąc kolokwialnie, grzeje. Kiedy już wiemy, że to nie jest prawda, mamy dalsze oskarżenia, mamy cały czas krzyki, że nie. Znaczy, po, po pierwsze, próby wzbudzania histerii ze strony opozycji. Po drugie, posługiwanie się kłamstwami, półprawdami i fejkami. I po trzecie, taki jeszcze w tym wszystkim był głęboko postkolonialny w moim przekonaniu kompleks, które, no, ja pamiętam z lat 90., -tych. jak niemieckie, to lepsze. Wygląda na to, Wiemy, że, że obie strony odniemy... mają coś na sumieniu. Opozycja zawierzyła fake newsom w publikowanym, a później szybko zdementowanym przez media niemieckie, a Prawo i Sprawiedliwość, przypominam tutaj wojewodę Dolnośląskiego, prawdopodobnie nie zareagowało zbyt szybko. Odpowiednio szybko. Różnica I tak jak pan taka. powiedział, komunikacyjnie coś zawiodło. Komunikacyjnie coś zawiodło i z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Optymistyczne jest to, że nikt nie siedział z założonymi rękoma, były już robione badania od 26 lipca to jest, to jest istotne bo tutaj też była próba narzucenia takiej narracji że, że cała sprawa pojawiła się kiedy dowiedziały się o niej ogólnopolskie media no nie to też nie jest prawda tylko że różnica polega na tym że opozycja brnie w te swoje fejkowe oskarżenia a strona rządowa stara się naprawić błędy stara się wyciągnąć wnioski wyciąga konsekwencje i skupia się na te wnioski na jeszcze przyjdzie czas w tej chwili służby działa Zostawmy ten temat, aczkolwiek bardzo ważny, bo katastrofa ekologiczna poważna. Panie Rzeczniku, czy możliwa jest nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, jakiekolwiek zmiany, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, bo słyszymy jasno z przedstawicieli Komisji Europejskiej, że te kamienie milowe nie zrealizowano, tych, tych kamieni milowych nie zrealizowano i że generalnie nie spełniono oczekiwań Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce i te pieniądze do Polski, przynajmniej z KPO, nie popłynął. Ewidentnie mamy do czynienia, już dzisiaj widać bardzo jasno, z brakiem politycznej woli po stronie Komisji Europejskiej, bo ta ostatnia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym była przecież efektem rozmów, efektem konsultacji prowadzonych ze stroną brukselską i też warto podkreślić, to był wyraz naprawdę daleko idącej dobrej Jarosław woli. Jarosław Gowin mówił, że szefowa Komisji Europejskiej liczyła na to, że poprawki senackie w Sejmie zostaną przyjęte jednak przez większość parlamentarną. No ja nie wątpię, że Jarosław Gowin jest w bieżącym kontakcie z szefową Komisji tak, Europejskiej. Tak, twierdzi były wicepremier, I, powołując i, i, się na swoje kontakty w Brukseli. No, Pewnie nie no, ma jako były wicepremier. Bardzo szanuję kontakty pana premiera Gowina, no cóż, nie chcę się pastwić. Powiem, powiem tak, to to był, i tak, to była i tak duża dobra wola ze strony Polski, ponieważ Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości nie leży w kompetencjach unijnych, żadnymi traktatami przekazana nie została. Ustawa realizuje wszystkie ustalenia jest przecież Czyli na razie zmian nie będzie. Przecież możliwość... Nie planuje się takich zmian. Tam jest na przykład temat tych zawieszonych sędziów. No, powstała nowa Izba w sposób transparentny do tego losowani są tam sędziowie, który. No finalnie prezydent wybierze. No tak, ale. No, tylko, tylko wie pan, jak, jak przedstawiano, jak platforma zrobiła reformę prokuratury i przedstawiano prezydentowi dwóch kandydatów, wybranych przez samych prokuratorów to to miało być szczyt niezawisłości kiedy przedstawia się kandydatów wylosowanych no to nagle mamy zarzuty że Wracam to jest Wracam do pytania nie czy będą zmiany czy będzie nowelizacja nie, prze, nie, nie planujemy. Pojawił się sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że jednak no, większość Polaków jest przekonanych, że finalnie to opozycja przejmie władzę w Polsce. 27% stwierdziło, że wygra Prawo i Sprawiedliwość i będzie rządziło kolejną trzecią kadencję, ale 31% stwierdza, że Prawo i Sprawiedliwość uzyska najlepszy wynik, ale to obecna opozycja stworzy koalicję, przejmie władzę. 28% z kolei twierdzi, że najlepszy wynik wyborczy uzyska jeden z komitetów opozycji. Stworzy rząd i przejmie władzę. Więc finał jest taki, że około 60% Polaków jest przekonanych, że jednak dojdzie do zmiany władzy. Z jednej strony można tak spoglądać na ten sondaż, z drugiej strony ja jednak pozwolę sobie zachować daleko idącą wstrzemięźliwość wobec um, stwierdzeń, że to, kto stworzy rząd po wyborach, yy, można zbadać w badaniach opinii publicznej. Oczywiście przekonanie o tym, kto wybra, wygra wybory, jakimś faktem społecznym, mo mogącym mieć wpływ na wyniki tychże. Jest i z tego punktu widzenia cieszy mnie, że, że ponad 50%, prawie 60% badanych uważa, że te wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość. Tym że to, co niemal połowa się... z tych 60% uważa, że jednak finalnie opozycja przejmie władzę. Panie redaktorze, no pan zwraca uważa może... na to kto wygra wybory, tak, tak. istotne jest to, kto wybory wygra, bo bo to to dopiero rozpoczyna procedurę tworzenia rządu i po pierwsze, być może jestem większym optymistą y, niż, niż część badanych i y, uważam, że prawo i sprawiedliwość uzyska taki wynik, który w ogóle umożliwi samodzielne rządy. Druga sprawa, y, jestem zdecydowanie mniejszym optymistą niż ci, którzy twierdzą, że opozycja po wyborach utworzy rząd. Pokłócona opozycja nieposiadająca programu od Sasa do Lasa, od Partii Razem do Konfederacji. Czy pan widzi ich? Realizujących jakąś spójną politykę. Widzę a kolejny artykuł w Wirtualnej Polsce. Polska, w życinku, Polska, dzisiaj potrzebuje, Polska dzisiaj potrzebuje stabilnego rządu. Mamy wojnę za granicą, a nie żrącej się ze sobą opozycji. Jak pan skomentuje informacje publikowane przez Wirtualną Polskę, która przeanalizowała raporty 19 spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa i wynika z tego z tej analizy, że to 22 osoby związane z rządem, z Prawem i Sprawiedliwością, zarobiło w sumie 267 milionów, a 66 osób do 2021, jeszcze nie licząc tego roku, zostało milionerami. Jak to się ma do tych słów słynnych prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że do polityki nie idzie się po pieniądze? Ale przecież my mówimy o spółkach skarbu państwa Zależnych od skarbu państwa, od rządu. Notowanych na giełdzie, czyli wybitnie transparentnych, które muszą składać Regularne raporty. No I tam są a nie byli posłowie, byli senatorzy. No, ale podkreślam, no, przepraszam, no, gdyby aktualny senator, czy, czy, czy poseł w Sejmie, czy w Senacie zarabiał miliony, to wtedy moglibyśmy używać słów, że w polityce zarobił pieniądze. No tu mówimy, znaczy w ogóle w kontekście tego warto podkreślić, że to Prawo i Sprawiedliwość po zmianie władzy obniżyło uposażenia zarządów i prezesów. No ale wciąż jest grupa ludzi, które naprawdę dobrze zarabia, nawet rekordzista no, 3 11 milionów no panie, złotych. Nie, sekundkę, no panie redaktorze, no cały czas mówimy o ogromnych spółkach, na przykład z sektora bankowego. No, nie oczekuje Pan chyba, że w momencie, kiedy w, e, prywatne banki. E, Panie Rzecznik, więcej swoim, czasu już e, nie mamy na to Ostatnie zdanie. Jeżeli prywatny bank płaci kilkadziesiąt milionów swojemu e, zarządowi, no to e, Bank e, Skarbu Państwa może płacić e, kilka tysięcy. No, Rzecznik to jest Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy.